Halo, halo, cześć, witajcie, witam Was bardzo serdecznie. Norbert Sienkiewicz po krótkiej przerwie wakacyjnej. Dla mojej osoby kanał Tenis by David wracamy z tradycyjnym naszym cyklem typów bukmacherskich. Rozpoczynamy weekend, ponieważ te propozycje na piątek, a więc rozpoczęcie tego weekendu razem z tymi propozycjami tenisowymi w tradycyjnej naszej formule, oczywiście konkurs, natomiast rozpoczynamy sobie od tego, co dla Was przygotowałem, jeżeli chodzi o analizy bukmacherskie. Tym razem idziemy w panie, a więc tutaj pojedynki damskie. Rozpoczynamy sobie od turnieju w Palermo i tutaj mamy takie bardzo ciekawe na papierze przedstawiające się spotkanie pomiędzy Anną Bondar a Sarom Soribes Tormo. Ja tutaj widzę dużą szansę underdoga, tak wytypowanego przynajmniej przez bukmacherów. Underdogiem w tym meczu na papierze jest Anna Bondar, a więc tutaj Węgierka, gdzie moim zdaniem te szanse są oszacowane troszeczkę na podstawie, no, czegoś takiego, co kieruje Sarę Soribes Tormo w to, że ona na nawierzchni ziemnej czuje się bardzo dobrze, chociaż tych sukcesów jako takich od dłuższego czasu na tej nawierzchni nie osiąga. Wydaje mi się, że więcej tych sukcesów ona osiągała tak naprawdę na nawierzchni twardej. To jest Hiszpanka, więc tutaj wiadomo, są pewne stereotypy takie kierujące, że po prostu ta gra Sary Soribes Tormo jest na tyle ta piłka utrzymywana w korcie, że jednak większe szanse powinna mieć na nawierzchni ziemnej, chociaż te wyniki tego nie wskazują. Anna Bondar w ostatnim czasie zdecydowanie więcej wygranych niż przegranych. Bardzo dobrze sobie radzi na nawierzchni właśnie tutaj ceglanej. Ja też wiele mówiłem już o Anie Bondar w naszych analizach, więc jeżeli ktokolwiek jest aktywny na naszym kanale Tenis by David, zostawia łapki do góry, subskrybuje nasz kanał, to na pewno też nieco więcej może powiedzieć w tym momencie o Węgierce. Ja tutaj idę w set Anny Bondar w starciu z Sarom Soribes Tormo po kursie 1,58, co nam oferuje nasz partner, bukmacher Forbet. Jeżeli nie macie konta na bukmacherze Forbet, zachęcam do założenia z kodem TBD, bo to oczywiście premiuje całym pakietem bonusów tutaj powitalnych na sam start. Natomiast analizując jeszcze to spotkanie, dlaczego taki kierunek? W tym turnieju Anna Bondar wygląda bardzo dobrze. Dwa razy po 2-0, więc bardzo pewne dwa zwycięstwa. Natomiast Sara Soribes Tormo pomęczyła się w pierwszym spotkaniu z Bogdan 2-1. No i też w ostatnim czasie nie prezentowała jakiejś zbyt dobrej dyspozycji. Wydaje mi się, że ten mecz może być na te kolokwialne żyletki, więc ja bym się tutaj po prostu spodziewał seta od Węgierki. Być może nawet zwycięstwa w tym spotkaniu. Wydaje mi się, że set jest dość bezpieczną opcją i to będzie kierunek na to spotkanie. Jeżeli chodzi natomiast o drugi pojedynek, tutaj idziemy w niesamowitą w ostatnim czasie Bernarde Pere. Amerykanka, no zdecydowanie, no nie chcę powiedzieć, że w życiowej formie, natomiast no naprawdę ta seria zwycięstw w ostatnim czasie prezentuje się niesamowicie, ponieważ wygrała turniej w Budapeszcie na nawierzchni ziemnej. Był to co prawda turniej w hali na nawierzchni ziemnej, natomiast to akurat nie ma w tym przypadku jakiegoś większego znaczenia, bo tą formę też tak jakby udowadnia w kolejnym turnieju, a więc tutaj w Hamburgu. Bernarda Pera, kurs 1,46, zmierzy się z Zanewską. No dla mnie tutaj jasna, klarowna faworytka, zwłaszcza, że nie widać po Perze jakiegokolwiek zmęczenia. Ona tak naprawdę miała trzy rywalki, miała Rusę, miała Zugera, także Siniakową i szczególnie ten mecz z Siniakową w czwartek, a więc dzisiaj, kiedy nagrywam dla Was tą analizę, no pokazał ogromną przepaść tak naprawdę umiejętności, gdzie Siniakowa, no to jest zawodniczka ograna już na najwyższym poziomie. No Bernarda Pera po prostu w znakomitej dyspozycji. Dwa ostatnie mecze nie została nawet ani razu przełamana przez swoje rywalki. No jeżeli nie jest przełamywana przez Katarzynę Siniakową, to też jest dla nas bardzo dobry wyznacznik. Rywalka Zanewska pokonała w poprzedniej rundzie Aleksandrę Sasnowicz. To była dla mnie lekka niespodzianka, chociaż Sasnowicz troszeczkę dołożyła od siebie, ponieważ w drugim secie spokojnie mogła ten set domknąć na swoją korzyść. Nie wiadomo, co by się wydarzyło w secie trzecim. Bodajże serwowała trzy razy na seta, z tego co pamiętam. I była bardzo blisko wygrania właśnie tego seta. To się ostatecznie nie udało. Ostatecznie Zanewska przełożyła ten mecz na swoją korzyść, natomiast wydaje mi się, że tutaj z Perą, no po prostu umiejętności nie pozwolą Zanewskiej wygrać to spotkanie, zwłaszcza, że ona też tutaj ma przejaw nieco lepszej gry, a wraca po takiej serii pięciu porażek z rzędu, więc te umiejętności po prostu konfrontując Zanewską, a Bernardę Perę i tą obecną dyspozycję Pery, no dla mnie faworytka jest tylko jedna, 1,46. To jest kurs na Forbecie, który możemy tutaj zaproponować. No i po tych dwóch propozycjach przechodzimy sobie oczywiście do konkursu. Tradycyjna formuła konkursowa, do której jesteście już przyzwyczajeni, a więc typujemy sobie zwycięzcę pojedynku, a także liczbę gemów. Całościową liczbę gemów
w tym meczu, a jaki to będzie mecz? Będzie to mecz dwóch młodych, gniewnych, Dawidowicz Fokina kontra Lorenzo Musetti, a więc dwóch młodych zawodników, Hiszpan kontra Włoch, obaj dobrze radzący sobie na nawierzchni ziemnej. Bardzo ciekawe spotkanie, gdzie tak naprawdę ciężko wytypować faworyta, no ale to już pozostawiam Wam. A więc raz jeszcze, typujemy zwycięzcę, a także liczbę gemów w komentarzu, no i oczywiście do wygrania 3 razy po 30 zł naszego partnera, bookmachera Forbet. Wielkie dzięki za dzisiaj, zostawcie oczywiście łapkę pod tym filmikiem, czekamy na Wasze komentarze, jeżeli chodzi o Wasze odpowiedzi konkursowe, ale czekamy też na feedback od Was, jeżeli chodzi o te propozycje, jakie Wy macie propozycje ze swojej strony, jesteśmy na to jak najbardziej otwarci, no i oczywiście zachęcam do subskrybowania kanału Tennis by Dawid. Dzięki wielkie i do zobaczenia w kolejnych filmikach.